Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i zapraszam na drugi odcinek naszych ćwiczeń na pamięć, koordynację, na lepszą uważność, również na równowagę, czyli ćwiczenia wzrokowo-ruchowe, część druga. Zapraszam serdecznie, też w pozycji siedzącej, nie wymaga to od Was zmiany ubrania, możecie ćwiczyć w czymkolwiek. Zaczynamy! Pamiętajcie tylko, żeby usiąść bez opierania się o oparcie krzesła czy sofy. I przypomnijmy sobie, czyli gwiazdka to były nasze ręce, kwadraty to były nasze stopy, nasze nogi. Jeżeli gwiazdka jest na środku, tak jak to widzicie, to dwie dłonie razem. Jeżeli jest kwadrat lub gwiazdka po lewej, to lewa noga. Jeżeli jest gwiazdka lub kwadrat po prawej, to prawa strona. Kto nie widział poprzedniego odcinka, to zacznijcie najpierw tą część pierwszą, która jest łatwiejsza. Próbujemy? Zaczynamy. Dwie dłonie. Lewa stopa, dwie stopy. Prawa dłoń, prawa stopa, lewa dłoń, dwie stopy. Prawa dłoń, dwie dłonie, lewa dłoń, lewa noga, prawa noga, lewa dłoń, dwie dłonie, prawa noga, dwie dłonie, dwie stopy, prawa dłoń, prawa noga, lewa dłoń, dwie stopy, lewa dłoń, lewa stopa, prawa dłoń, dwie stopy, lewa stopa, prawa dłoń, prawa dłoń, prawa dłoń, dwie stopy, lewa dłoń, prawa noga, lewa dłoń, dwie stopy. Jak poszło? Spróbujemy jeszcze raz. Dwie dłonie. Lewa stopa, dwie stopy. Prawa dłoń, prawa noga, lewa dłoń, dwie stopy. Prawa dłoń, dwie dłonie, lewa dłoń, lewa stopa, prawa stopa, lewa dłoń, dwie dłonie, prawa stopa, dwie dłonie, dwie stopy, prawa dłoń, prawa stopa, lewa dłoń, dwie stopy, lewa dłoń, lewa stopa, prawa dłoń, dwie stopy, lewa stopa, prawa dłoń, prawa dłoń, prawa dłoń, dwie stopy, lewa dłoń, prawa noga, lewa dłoń, dwie stopy. Jak Wam idzie? Jest już to bardziej skomplikowane, bo nie dość, że musimy patrzeć, który kierunek, to jeszcze musimy pamiętać, czy to będzie góra, czy dół. Spróbujmy jeszcze raz. Dwie dłonie. Lewa stopa, dwie stopy. Prawa dłoń, prawa stopa, lewa dłoń, dwie stopy. Prawa dłoń, dwie dłonie. Lewa dłoń, lewa stopa, prawa stopa, lewa dłoń, dwie dłonie. Prawa stopa, dwie dłonie, dwie stopy, prawa dłoń, prawa noga, lewa dłoń, dwie stopy, lewa dłoń, lewa noga, prawa dłoń, dwie stopy, lewa stopa, prawa dłoń, prawa dłoń, prawa dłoń, dwie stopy, lewa dłoń, prawa stopa, lewa dłoń, dwie stopy. Jak Wam to wychodzi, kochani? Mam nadzieję, że ci, którzy robili odcinek pierwszy tydzień temu, już tutaj są bardziej wprawieni. Ale pamiętajcie, to są wszystko ćwiczenia, więc czasem będzie dużo, dużo łatwiej. Tak jak w poprzednim odcinku, dam Wam czas. Możecie zapauzować, jeżeli nie chcecie czasu, a możecie zrobić na czas i zobaczyć, ile razy jesteście w stanie zrobić całą tę sekwencję w minutę. Ci, którzy nie oglądali pierwszy odcinek, to również tutaj dołączą instrukcję, jak zwolnić tempo filmu. Ja do tego odcinka dam jeszcze dwa poprzednie, także możecie zacząć od tego łatwiejszego, część drugą, na dolną część ciała i tą trzecią już połączoną dzisiaj. Wszystko razem. Dziękujemy bardzo serdecznie za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Mam nadzieję, że będziecie je ćwiczyć, bo one naprawdę przyniosą Wam bardzo, bardzo wiele korzyści. Dziękujemy bardzo. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze fantastyczne komentarze. Bardzo, bardzo Wam za nie dziękuję. Są dla mnie wielką motywacją i myślę, że też są motywacją dla innych osób, które odwiedzają kanał i nie są pewne, czy ćwiczyć, czy nie. To, co Wy piszecie, naprawdę jest największą promocją tego kanału.
Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do programu Wspieram Aktywny Senior. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że w taki sposób odwdzięczacie się za moją pracę. Serdecznie również pozdrawiam wszystkich, którzy przesyłają płatne podziękowania. Też Wam bardzo, bardzo za to dziękuję. Życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia i do zobaczenia za tydzień już z kolejnymi ćwiczeniami. Trzymajcie się zdrowo. Pa! Więc jeśli chcecie zwolnić tempo filmu, to najeżdżamy na ikonę narzędzia i prędkość odtwarzania. Tak możecie sobie tutaj to regulować. A jak chcecie wrócić, to znowu na normal. I to automatycznie przychodzi.